Po czym poznać, że ktoś jest zafascynowany jakąś rzeczą? Będziesz to wiedzieć, gdy posłuchasz, jak on opowiada o tym swoim zaangażowaniu. I gdy dziś widzimy apostołów wracających ze swojej misji, to widać, że oni są głęboko poruszeni. Widać, że dla nich to nie było jakieś odwalenie pańszczyzny. I to nie było coś, co ich tak po ludzku tylko zaciekawiło, jako jakieś zjawisko, tylko widać, że oni się bardzo zaangażowali w ogóle do samych swoich trzewi. Udało się to Jezusowi, żeby wciągnąć swoich apostołów całych do środka, do wnętrza własnej pasji i oni cali dali się zapalić temu płomieniowi.